Namaste, to jest kolejny wywiad z cyklu Naturalnym Gangesu. Dzisiaj ponownie moim gościem jest Daniel Trojew z bułgarskiego Instytutu Oida Therapy. Hello Daniel. Hello. Again, and we'll continue our last discussion. What we discussed maybe some 6-7 months ago, something like that? Yes, something like this in the spring. We discussed the Oida Therapy. To będziemy kontynuować naszą rozmowę, którą odbyliśmy około 7 miesięcy temu i będziemy rozmawiać o Oida Therapy. Can you remind to us what we speak last time about? Yes. Przypomnij nam, o czym rozmawialiśmy ostatnio. We talked that what is Oida Therapy. This is a practical method for mówiliśmy o tym, czym jest Oida Therapy, że to jest praktyczna metoda. For having well-being, to be happy and to live a purposeful life. Aby uzyskać takie dobry sukces, żeby dobrze po prostu spędzić życie, żeby czuć się szczęśliwym. And we get to these main ideas in Oida Therapy. Opisaliśmy takie główne idee, którymi kieruje się Oida Therapy. Terapia. About the intelligent model. Rozmawialiśmy o modelu inteligencji. How everything in this world is in harmony. Jak wszystko w tym świecie znajduje się w harmonii. And we should get to this harmony. I jak powinniśmy uzyskać tą harmonię w życiu. We also discussed the level of intentions. I także rozmawialiśmy o poziomach intencji. And we said that there are three levels of intentions. Mówiliśmy, że są trzy poziomy intencji. The first one was, which is the most bad thing, it's the inconsiderate. Pierwszym jest taka nieświadome działanie, którego nie uświadamiamy sobie jego motywów. Then are the egoistical intentions. Drugim jest działanie egoistyczne. Which more of the people are on this level. Większość ludzi znajduje się na tym poziomie. And the third level, trzeci poziom, it is the pure and grateful intentions. To jest taka wdzięczność i czystość intencji. And we said that a person needs to have these intentions. I mówiliśmy o tym, że ludzie potrzebują posiadać te intencje. If he wants to enter the healing circle. Jeśli chcą wejść do uzdrawiającego kręgu. And we said in the last interview that the healing circle is this state of mental and physical well-being when we can fulfill our potential. I mówiliśmy, że to jest taka metoda na to, żeby rozwinąć nasz pełny potencjał. So okay, this then, is to jest w skrócie to, o czym rozmawialiśmy. Okay, then what is the next step in the Oida Therapy? Co jest następnym krokiem w Oida Therapy? The next step in the healing process of Oida Therapy. Następnym krokiem w procesie uzdrawiania w Oida Therapy is to know about the dimensions of consciousness. Jest to, aby zrozumieć wymiary świadomości. We have mainly three dimensions of consciousness. Głównie posiadamy trzy wymiary świadomości. The first one is the sensorial level. Pierwszym poziomem jest poziom sensoryczny, czy zmysłowy. This is our physical body, the senses. To jest nasze fizyczne ciało, to są zmysły. The second dimension of consciousness, this is our mental, emotional. Drugim jest nasze ciało emocjonalne, czy nasz poziom taki emocjonalny. This is our thoughts, feeling, emotions. To są nasze myśli, emocje, uczucia, które posiadamy. And the third level, this is our intelligence. I trzecim poziomem jest nasza inteligencja. Intelligence in the sense of this ability to have a strong will. To jest ta inteligencja w takim sensie, że żeby posiadać silną wolę. To have ability to make plans. Aby czynić plany. And to have a general concept about life. I żeby posiadać taką ogólną koncepcję odnośnie życia. And there is a fourth dimension of consciousness. I również jest czwarty poziom świadomości. Which is the supreme level. Który jest takim najwyższym poziomem. And this is the transcendental dimension of consciousness. I nazywamy go transcendentnym wymiarem świadomości. But this is a very high topic. Ale to jest bardzo taki zaawansowany temat. So for now we can discuss only these three dimensions. Także w tej chwili omówię tylko te trzy podstawowe poziomy. And there in this relationship with the level of intentions. I to jest połączone z tymi wymiarami, poziomami intencji. Because we said that to enter the healing circle with the therapy. Jak mówimy o tym, że powinniśmy wejść w uzdrawiający krąg w Oida Therapy. One must have these pure and grateful intentions. Ktoś musi posiadać taką czystą intencję. And here is the important part. I to jest ta ważna część. We should have these intentions on the different
dimensions of consciousness. Ponieważ te intencje możemy posiadać na różnych poziomach świadomości. On the sensorial. Na tym poziomie sensorycznym, zmysłowym. Emotional. Emocjonalnym. And also the intelligent. I także na poziomie inteligencji. So if you have a problem. Także jeśli posiadamy jakiś problem. In our life it can be everything. W naszym życiu to może być cokolwiek. Most of the times we have some kind of inconsiderate or egoistical intention. W większości przypadków posiadamy albo nieuświadomione, albo egoistyczne intencje. On some dimension of consciousness. Które znajdą się na pewnym poziomie świadomości. So, we can start to analyze. Wtedy zaczynamy analizować. So maybe on the sensorial level of consciousness. Być może tak na tym poziomie sensorycznym, zmysłowym. If we have inconsiderate intentions. Jeśli mamy nieuświadomione intencje. We have bad habits. Wtedy posiadamy złe nawyki. We can drink a lot of alcohol. Wtedy możemy spić dużo alkoholu. Take some intoxicate. Zażywać jakieś środki pobudzające. And this leads to some kind of problems. I to sprowadza na nas różnego rodzaju problemy. Pure and grateful intentions on the level of the sensorial dimension of consciousness. Takie pure, jeżeli posiadamy czystą intencję i rozumiemy ją i znajdujemy się na tym poziomie sensorycznym. Can look like maybe someone will have a healthy diet. I wtedy być może ktoś przestrzega jakiejś zdrowej diety. Take care of his physical body, like doing sports, yoga. I wtedy ktoś może wykonuje jakiegoś rodzaju aktywności fizyczne typu sport albo yoga. So this is a practical example in the different levels. To są praktyczne przykłady takiego zachowania na tych różnych poziomach. So for example on the mental emotional dimension of consciousness. Na tym poziomie emocjonalnym, mentalnym. Egoistical intentions look like. Te egoistyczne intencje mogą wyglądać w następujący sposób. We have this need to be first. Mamy taką potrzebę, żeby być pierwszym. And we are in this tension to don't miss something. Aby czego taką potrzebę, taką intencję, żeby czegoś nie przegapić. And we are in this state that happiness is something in front, in the future. I mamy takie poczucie, że coś ważnego wydarzy się w przyszłości, w najbliższym czasie. And this is the situation mainly in the society today. I ta sytuacja widzimy w obecnym społeczeństwie. Everything, everyone is running for somewhere. Każdy biegnie za czymś, czegoś, usiłuje coś uzyskać. And he is in this state of comparison between the others. I on współzawodniczy z innymi. And also he wants to get everything for himself. I także taka osoba pragnie uzyskać wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. And this leads to emotional state like anxiety, insecurity. I to prowadzi do takiego stanu emocjonalnego, który określamy niestabilnością i niepokojem. And this tension which leads to burnout. To prowadzi również do wypalenia. And all kinds of anxiety disorders. I różnego rodzaju takich dysfunkcji psychicznych. So if one has such kind of problems, także jeśli ktoś posiada tego rodzaju problem, he needs to purify this dimension of mental emotional consciousness. To on powinien mental emotional to purify this level. Taka osoba powinna oczyścić czy zweryfikować swoje stany emocjonalne. He needs to get to these egoistical intentions to the pure and grateful intentions. Także ktoś powinien znieść swoje egoistyczne intencje do tych czystych świadomych intencji. And if he starts to do this, he will get the healing process of Wida. Wtedy on jest w trakcie tego procesu oczyszczania czy uzdrawiania Oidy. And this is very important thing for everybody to know. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby każdy był tego świadomy. Every kind of problem, każdego rodzaju problem, is in our life to tell us that we have this not pure and grateful intentions. Oznacza, każdy problem, który w naszym życiu się pojawia, sygnalizuje nam, że nie posiadamy tak naprawdę czystych i świadomych intencji. And if you want to have to overcome the problems, we need just to get
this kind of purification in the different dimensions. Także jeśli posiadamy tego rodzaju problem, czy tego typu rodzaju zachowanie, powinniśmy oczyścić nasze intencje i nasze motywacje. Okay, how we can do it? First step is this kind of analyzation. Okay, pierwszym jak możemy to zrobić? Pierwszą rzeczą jest to, że musimy dojść do etapu, że musimy przeprowadzić tego typu analizy. But we can also give a practical technique for one of the main problems. Także możemy dać takie praktyczne techniki, które usuwają te główne przeszkody. Because in my private practice one of the main problems I encounter. W mojej prywatnej praktyce główną przeszkodą, którą spotykam, is anxiety and panic attacks. To jest takie pobudzenie i ataki paniki. And this is mainly something which people have like physical and also mental very kind of negative feelings, pain also. Ludzie posiadają tego typu emocje i jest to jednocześnie i taka emocja psychiczna, jak również często fizyczny ból. So, we can start to analyze and mainly people face this kind of egoistical and inconsiderate intentions when they have such kind of problem. I wtedy zaczynamy analizować tą osobę i tą sytuację i dochodzimy najczęściej do wniosku, że przyczyną jest właśnie albo nieuświadomiona, albo egoistyczna motywacja. On the physical sensorial dimension of consciousness. I na tym sensorycznym, fizycznym wymiarze świadomości. They have a bad diet. Oni mają najczęściej złą dietę. And they don't have the needed physical activity. I oni nie mają wystarczających fizycznych aktywności fizycznych. So their body is very in tension. Zatem ich ciało jest bardzo takie nieświadome, niestabilne, nie. On the mental emotional level. A na poziomie mentalnym, emocjonalnym. They dive in this circle of negative thoughts. They think about insecurities, doubts. Oni znajdują się w takim kręgu wątpliwości, poczucia niebezpieczeństwa. And they don't consider themselves like a part with the other world, but they are very. Nie widzą siebie jako część całego świata. They are very focused on themselves. Ale są skoncentrowani wyłącznie bardzo są skoncentrowani na sobie samym. And on the intelligence dimension of consciousness. I ten na tym poziomie świadomości, który nazywamy inteligencją. They don't have this broader understanding about the meaning of life. They don't have purpose. Oni nie posiadają celu życia, nie rozumieją po co w ogóle żyją. And this leads to these anxiety disorders. I to prowadzi do takiego do niepokoju, do poruszenia. So, one practical technique which one can do when he has such kind of panic episode or anxiety episode. Także taką praktyczną techniką, którą ktoś może wykonać wtedy, kiedy posiada taki, spotyka go taki atak paniki lub atak niepokoju. Is to lift his intentions to the pure and grateful. Jest to, aby wznieść się do poziomu wdzięczności i współczucia. So, if I'm standing somewhere in my house or at work and I have this panic attack or this anxiety burst. I jeśli, czyli dla przykładu, jeśli jestem w domu albo w pracy i dostaję takiego ataku paniki. On the physical dimension of consciousness. Na tym wymiarze fizycznym świadomości. I can do a breathing exercise. Mogę wykonywać ćwiczenie oddechowe. Just only to take few conscious breaths to feel the breathing. Tak, żeby wykonać kilka takich świadomych oddechów, żeby po prostu być świadomym każdego procesu oddychania. This purifies the tension. I to oczyszcza napięcia. On the mental emotional level of consciousness. Na poziomie mentalnym, tym wymiarze świadomości mentalnym. We can start to have this kind of gratitude. We can start to say
thankful words to our body and mind. Możemy wyrażać różnego rodzaju słowa wdzięczności odnośnie swojego ciała czy swojego umysłu. Because it's said that every problem is like a sign that we have gone out from the healing circle. Ponieważ pojawienie się problemu oznacza, że wydostaliśmy się z tego kręgu uzdrowienia. And when this emotion and thoughts come from anxiety and panic. I kiedy te emocje pojawiają się i one wnikają, pojawia się wtedy ten atak paniki czy niepokoju. We can change the emotion and thoughts. Czy możemy zmienić te emocje i myśli? If we start to be grateful. Jeżeli zaczniemy być wdzięczni. And we can say in our minds, oh my body, I thank you for this sign that you give me that I must change something in my life. Możemy podziękować, nawet to zrobić w myślach. Podziękuję moje ciało, podziękować swojemu ciału za to, że przejawiło tego typu emocje czy uczucia, i w ten sposób możemy zrozumieć, co się dzieje. And it's now scientifically proven. I jest to naukowo udowodnione, that if a person is grateful, jeżeli ktoś jest wdzięczny, he starts to have these hormones of happiness. Wtedy wydzielają się w nim hormony szczęścia. And this is a very practical tool. I to jest takie bardzo użyteczne narzędzie. It's not just positive thinking. To nie jest jedynie takie pozytywne myślenie. But if we have negative emotion and thoughts, jeśli posiadamy negatywne myśli i emocje, if we start to have gratefulness for something, jeżeli zaczniemy być wdzięczni odnośnie czegoś, we change our state. Zmieniamy swój stan. So this is a nice technique how to lift to pure and grateful intentions on the mental emotional dimension. Także to jest bardzo praktyczne narzędzie, aby znieść swoją świadomość poprzez ten emocjonalny, z tego emocjonalnego stanu. And the third step to purify the intelligent dimension of consciousness. Aby oczyścić ten poziom inteligencji. Is when we have this panic attack or anxiety burst. Kiedy posiadamy atak paniki lub poruszenia. Just to have this broader concept that this is happening for a reason. Wtedy powinniśmy sobie uświadomić tego, że to dzieje się z jakiegoś większego, ważniejszego powodu. And that this is not some kind of illness or sickness. I wtedy rozumiem, że to nie jest jakaś przeszkoda, jakiś błąd czy jakaś choroba. But this is the intelligence of the whole life, our body, mind. I wtedy rozumiemy, że wszystko, co się wydarza, nasze życie, nasze ciało, nasz umysł, which are leading us to growth, prowadzi nas do tego, żebyśmy wzrastali, to be more aware, more conscious, żebyśmy byli bardziej świadomi, bardziej uważni, to have a more meaningful life, żebyśmy posiadali więcej znaczenia, więcej sensu w życiu. And if we have this concept and this broader idea, why this is happening to me? I jeżeli posiadamy to zrozumienie, właśnie w ten sposób, dlaczego te rzeczy wydarzają się, for what reason? Jaki jest powód tego, że one się wydarzają? This is already half of the work done. Wtedy tak naprawdę połowa pracy już jest wykonana. So this is three-step process, very practical. Proces trzystopniowy. Very practical. Praktyczny. Which everyone, when he faces an anxiety moment, ma jakieś w jakimś stanie poruszenia, he can do. Wtedy ktoś może to wykonać. And this is a very practical with a tool for purifying. To narzędzie służące do oczyszczenia. And it can be also done in some kind of different problems. Może występować także jakiś inny rodzaj problemu. Okay, but then if somebody is in this first level of consciousness, mm-hmm. then it's not so much conscious. Mm-hmm. Then how he can be conscious to understand that this problem appears and that he mm-hmm. should or she should do just this thing in the moment because it's in the anxiety or in the depression moment and he need to have some help from outside. Mm-hmm. Okej, okay, no dobra, ale w praktyczny sposób. No, ktoś jest na tym niskim poziomie świadomości i jeszcze do tego jest nieuświadomiony i posiada jakiś atak złych emocji. W jaki sposób taki ktoś może zrozumieć to, że to właśnie się wydarza, kiedy jego świadomość nie jest zbyt czy autoświadomość nie jest zbyt rozwinięta, wydaje się, że potrzebuje jakiejś pomocy z zewnątrz w takiej sytuacji. This is a tricky part. To jest taki trik.
But there is a peaking point. Bo jest taki punkt znoszący. So you're like in a water. Tak jak na przykład woda. But there is fire under the water which boils the water. Także mamy wodę, ale pod nią znajduje się ogień, który ją gotuje. And when the temperature starts to get too high. Kiedy woda zaczyna, temperatura jest zbyt wysoka. You start to move. Woda zaczyna się ruszać. And you must go to some other place. I wtedy musisz się udać do jakiegoś innego miejsca. So when a person is in this inconsiderate linguistical level of intentions. Kiedy jeżeli ktoś jest na tym poziomie nieuświadomionym lub egoistycznym. When the problem, the pain gets too big. I ten problem, co pojawia się, jest zbyt duży. He starts to search. I on zaczyna wtedy poszukiwać. It means that this, the pain is the reason for the move, for looking for, searching for some cure. Yes, yes. Czyli to oznacza, że ten ból, który doświadcza się na tym etapie, jest tą motywacją, jest tą siłą napędową, która powoduje, że zaczynamy poszukiwać jakiegoś rozwiązania tego problemu. Tak, właśnie tak jest. That's why we say, dlatego mówimy, that every problem, że każdy problem, it's only a sign, jest jedynie oznaką, that we have went outside of the healing circle, że wydostajemy się z tego cyklu, z tego kręgu, uzdrawiającego kręgu, that we have fallen down from the pure and grateful intentions, że zeszliśmy z tego poziomu czystych intencji, to the lower, na jakiś niższy poziom. And when we have a difficulty in our life, we need just to remind us this. I jeżeli pojawiają się jakiegoś rodzaju trudności czy przeszkody w życiu, to one są jedynie po to, żeby przypomnieć nam o tym fakcie właśnie. And start to move. I żebyśmy zaczęli poruszać się w kierunku tych wyższych poziomów. To the higher. Właśnie do tych wyższych poziomów. Because the process of life. Ponieważ proces, który przechodzimy w czasie życia, it's like a spiral which is going up. Jest taką spiralą, która kręci się i wznosi jednocześnie do góry. And we must be in harmony with this movement. I powinniśmy znajdować się w pewnej harmonii, równowadze z tym ruchem. And then we will feel this harmony and we'll really be and can fulfill our potential. I w ten sposób możemy być w harmonii z tym, będąc w harmonii z tym ruchem, możemy uzdrawiać siebie i zwiększać swoją swój poziom świadomości i swoje intencje. Hmm. Okay, then looks like that in people they have some kind of problems. Body problems or mental problems, they are looking for doctors or something. Then, because if everybody is good, then there's no reason for looking for some. Yes. Także to jest tak, to wynika z tego, że jeżeli ktoś jest chory, czy to fizycznie, czy psychicznie, no to poszukuje wtedy jakiejś pomocy, jakiegoś lekarza. Okay, but in Chinese medicine we have this concept that doctor was paid when the client or patient was good. If the patient was bad, the doctor was not paid. Then it means that this motivation for doctor was to keep the patient in the good condition all the time. But can we say something like that? We can find something like that in Ayurveda therapy also, that we can be, what we can do when we want to be always in the best or better level. W chińskiej medycynie mamy taką koncepcję, że czy w Chinach w medycynie chińskiej była taka koncepcja, że lekarz był opłacany tylko wtedy, kiedy pacjent czy osoba, którą się opiekował, była w stanie zdrowia. A jeżeli gdy pacjent zachorował, wtedy lekarz był pozbawiony swojego wynagrodzenia. Zatem jego motywacją było to, aby utrzymać swojego pacjenta w zdrowiu. Czy również w Ayurveda terapii możemy znaleźć tego typu koncepcję, żeby utrzymywać nas w dobrym stanie zdrowia, żeby po prostu ten poziom utrzymywać na możliwie najwysokim lub jeszcze wyższym poziomie. Yes, Ayurveda therapy gives us the more powerful thing. Ayurveda terapii daje nam, wyposaża nas w takie bardzo potężne narzędzie myślenia. And the most powerful thing, this is knowledge. I tą największą rzeczą, którą ona daje, jest wiedza. Knowledge about ourselves. Wiedza o nas samych. The difficult situations in our life. Różnych problemach, które doświadczamy w życiu. And the broader meaning of life. I po prostu takim ogólnym znaczeniu życia. And when we
install this knowledge in ourselves. I kiedy wyposażymy siebie w tą wiedzę, we start to develop this inner guide, inner compass. Wtedy rozwijamy taki wewnętrznego przewodnika czy wewnętrzny kompas. And we install this inner Chinese doctor. I wtedy mamy tego naszego wewnętrznego chińskiego doktora, who starts to tell us when we have some pain, what we should do to get in the line again in the harmony of life. I on wtedy daje nam taki sygnał, że jeżeli coś zaczyna się wydarzać złego, wtedy mamy tą informację, tą świadomość, że powinniśmy wrócić na tą ścieżkę na właściwą ścieżkę. But this really is a process of learning, educating. Ale jest to proces edukacji, proces uczenia się. We should be moving. Zatem powinniśmy być cały czas w ruchu. And we should be also enthusiastic. I także powinniśmy być entuzjastyczni. That's why in Wooda therapy the client or the patient isn't called patient or client. Także w Wooda terapii taki pacjent czy klient nie jest jedynie pacjentem czy klientem. But the client is called enthusiast. Ale ten my nazywamy go entuzjastą. Because he needs to have this inspiration. Ponieważ on taka osoba powinna posiadać inspirację. To have this passion about life and wanting to know more, to be more, to give more. Aby taką inspirację, aby wiedzieć więcej, rozumieć więcej, aby posiadać więcej. But every person which we admire, which we want to be, hold this in himself. Ale ponieważ każda osoba posiada to nastawienie, czy powinna posiadać to nastawienie wewnątrz siebie. He or she for sure is enthusiastic, inspired. Ponieważ taka osoba jest z pewnością entuzjastyczna i zainspirowana. And with much love inside. I posiada więcej miłości w sobie. So with the therapy is like a path towards this ideal. Także yoga terapii zwiększa takie ten poziom poczucia takiego nastawienia w życiu. Because this inner state of pureness, loving kindness. Zatem to dlatego ten wewnętrzne nastawienie czystości, takiej łaskawości i współczucia, miłości i inspiracji. It's hold on together with our healing abilities and our health. Jest połączone z naszą wewnętrzną mocą uzdrawiania i z naszym zdrowiem. Okay, thank you for your conversation, and I hope we continue in some future. Yes, topics. It's very interesting. Dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy kontynuować te ciekawe tematy. Moim gościem był Daniel Troev z bułgarskiego Instytutu Wooda Therapy. Ja mam na imię Krishna Kirtan. To była rozmowa z cyklu Nadbrzmień Gangesu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Thank you.